Robert Biedroń wyśmiany. Lider partii Wiosna złożył propozycję jednej z polskich partii politycznych, jednak ta automatycznie została odrzucona. Warunki, które zaproponował, były bowiem, delikatnie rzecz ujmując, osobliwe. Na początku lutego w Warszawie odbyła się konwencja partii Wiosna. Na czele ugrupowania stoi lider, Robert Biedroń, który wcześniej piastował urząd prezydenta Słupska. Podczas wydarzenia były poseł Twojego ruchu przedstawił najważniejsze założenia swojej nowej partii. Do 2035 roku zamkniemy wszystkie kopalnie węgla i będziemy mieli najczystsze powietrze w tej części Europy. Stworzymy także sektor odnawialnych źródeł energii, a w nim 200 tysięcy miejsc pracy dla górników oraz pracowników elektrowni, mówił Biedroń. Polska jest kobietą, jej cierpienie jest naszym cierpieniem. Dlatego przerwiemy piekło kobiet i w końcu zagwarantujemy kobietom prawo do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia, kontynuował swoje przemówienie. Wprowadzimy europejskie standardy opieki okołoporodowej, zagwarantujemy dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, w tym dostęp do tabletki dzień po. Zlikwidujemy tak zwane klauzule sumienia, grzmiał ze swojej mównicy Robert Biedroń. Robert Biedroń szuka koalicjanta. Ten go wyśmiewa. Robert Biedroń zdał sobie jednak sprawę, że potrzebuje politycznego wsparcia. Platforma Obywatelska żywi do niego raczej niechęć, a on sam zresztą również nie chce się bratać z Grzegorzem Schetyną. Były prezydent Słupska wpadł więc na pomysł, że złoży propozycję polityczną innej partii. Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, o które ugrupowanie chodzi, jak dokładnie brzmiała oferta przedstawiona przez lidera partii Wiosna. Okazuje się, że Biedroń złożył propozycję partii Razem. Zaproponował jej przedstawicielom, aby schowali swój partyjny szyld oraz lidera Adriana Zandberga. Partia Razem wyśmiała i odrzuciła propozycję Biedronia. To była propozycja, która nie wyglądała na partnerską. Rozumiemy różnicę poparcia w sondażach, ale to, co zaproponował Robert, było niepoważne. W 2015 roku powiedzieliśmy, że inna polityka jest możliwa, i my traktujemy to poważnie. W partii Razem był ogromny opór przed przyjęciem propozycji, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Paprota z zarządu krajowego Razem.